Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cities Skylines. Poprzedni odcinek zakończyłem na ozdabianiu, dzisiejszy odcinek rozpocznę na ozdabianiu, ponieważ zobaczcie, tutaj miały być takie fajne tereny właśnie spacerowe przy tym kanale, no a nam tego brakuje, więc przechodzimy od razu do tego, co chcę zrobić, czyli zrobimy sobie tutaj taką ścieżkę. Chciałbym właśnie, żeby ona była w stylu tym takim, jaka jest w parku, żeby już tego nie zmieniać. Mógłbym teoretycznie robić coś w tym stylu, ale to jest styl bardziej tej części miasta, tutaj trzymajmy się tego. Więc zaraz przy tym przystanku tego tramwaju wodnego wyszlibyśmy sobie z taką ścieżką, przejdziemy kawałek tutaj, później znowu w stronę tej wody i odbijemy z powrotem do miasta, do tego narożnika. To jakoś bym tutaj dosunął, powiedzmy do tego miejsca, i tę końcówkę oczywiście trzeba by odwrócić. Tak, żeby to tutaj wszystko ładnie wyglądało, dajmy to sobie jakoś tak, na równo z tym chodniczkiem. Możemy to jeszcze trochę przesunąć. Okej, super. Tutaj raczej wszystko jest dobrze, to sobie tak fajnie faluję, tylko pokażcie mi jeszcze tę końcówkę, ponieważ tu by trzeba zrobić podobną rzecz, dosunąć to jakoś tu i jeszcze to troszkę poprawić. Powinno być super. Okej, oczywiście jak coś tam ruszałem, to popsuło mi się też to, także jakoś bym to wygiął. Nie wiem, czy to coś tu nie chce działać. Halo, czemu? Tak jakby się tutaj zrobiło skrzyżowanie. No dobra, zobaczmy. Kliknijmy tutaj niestandardowy. Halo, to jest po prostu środek. Czemu to się tak zamieniło? Nie mam pojęcia. Nic tu jeszcze po drodze nie zepsułem? Raczej nie, może poza tym terenem. No tylko, że tutaj już raczej dużo nie zrobię, bo nie da się chyba zrobić tak, żeby cała ścieżka była krzywa. Da się na przykład konkretne skrzyżowania, co nie? Żeby one były, no nie wiem, zegnij na slopie, ale to raczej idzie za tą ścieżką, a nie za nierównością terenu. Nie, 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 tak nie robimy. No niestety, tak to już musi zostać. Mogę ewentualnie próbować coś tutaj wygładzać, ale to pewnie dużo nie pomoże. No niestety, coś tu się niby rusza, tak? Możemy przejechać jeszcze w tamtym kierunku, no ale jak widzicie, nic to praktycznie nie zmienia. No ale nie ma tak naprawdę się czym przejmować, bo to sobie jakoś zamaskujemy. A najlepszą rzeczą do maskowania takich rzeczy są te krzaczki. Więc dajcie mi teraz chwilę i ja całe to nabrzeże sobie tutaj tak zakrzaczkuję. No i mamy to. Prezentuje to się w ten sposób i teraz trzeba by coś jeszcze zrobić z tym pustym terenem tu. I to nie będzie jakiś park, jakieś przedłużenie tamtego parku, który jest w tamtym miejscu. To raczej mają być takie tereny po prostu zielone, ale nie zielone w ten sposób, że jakaś zwykła trawa, łąka, no dobra, łąka, trawa, tak, śnieg. Ale ze śniegu chciałbym, żeby jednak coś wystawało. Na przykład jakieś pojedyncze drzewa, tutaj jedno, tutaj drugie takie, do tego może jeszcze jakieś takie trzecie, a tu pomiędzy spróbowałbym domalować jeszcze takich krzaczków. Jeszcze to idealnie nie wygląda, czegoś tu jeszcze brakuje. No nie wiem, na przykład jakieś trawy tutaj na tej takiej większej nierówności. O, taka właśnie linia. Żeby to tak troszkę zamaskować, no działa, działa, tak, nie widać tego za bardzo. Może w takim razie jeszcze coś tutaj, też przy okazji będą większe takie kępki tej trawy. O, proszę bardzo, no i może, nie wiem, jeszcze coś tutaj, na przykład tak na ozdoby już. Nieważne, czy tam ziemia pod spodem jest brzydka, czy nie, ale niech tej trawy jeszcze tu troszkę będzie. No dobra, także powinno wystarczyć. Zobaczmy sobie to może z perspektywy tutaj jakiegoś przechodnia, czy jakiegoś samochodu. Zwykły park nad wodą. Czego tutaj chcieć więcej? No to przechodzimy w takim razie tutaj, ponieważ jeszcze nie wszystko ostatnio skończyłem. Mamy te tereny między tymi drogami, pod tą kolejką i na poprzedniej, może nie wyspie, dobra, nie, bo już mi się to myli. Widzę wodę, chcę to nazywać poprzednią wyspą. Nie, to nie jest poprzednia wyspa, tylko poprzednia część miasta. No mniejsza z tym. Robiłem tutaj takie ścieżki, jakieś takie krzaczki pod tą kolejką. Tutaj też chciałbym coś takiego zrobić, tylko znowu, jednak w tym stylu, z którego tutaj już korzystam, więc kopiujemy sobie taką ścieżkę i zrobimy jakieś wyjście na przykład tu, gdzieś pod tymi wiaduktami, przejedziemy sobie tak, pokręcimy troszeczkę i dojdziemy do tego miejsca. Zobaczmy, co tu można zrobić, to jeszcze lekko poprawić i tak się jeszcze zastanawiam, czy czasami to nie jest troszkę krzywe, te tory, no są. Nie może tak być, to musi być wyrównane. Pytanie, czemu to już wcześniej nie było wyrównane? Na przykład w momencie, jak to budowałem, możliwe, że to było tak, że ja to tak po prostu sobie zbudowałem, że tu coś kiedyś będzie i to zostawiłem. Jakieś problemy z ogrzewaniem, zaraz zerknę, co tam się dzieje. Tylko jednak chcę to już sobie wyrównać do tego miejsca, zatwierdźmy to i teraz nie powinno to tak dziwnie wyglądać. Gdzież ta kamera mi spada? Okej, jest dobrze, tak. Okej, zobaczmy w takim razie, co tutaj się dzieje. Czy to jest problem tylko na tej wyspie, czy jakiś ogólny? Nie, to się dzieje tylko tu. Dobra, co to jest, co to jest? Gdzie my tutaj mamy jakieś te ciepłownie? Jest ciepłownie
ciepłownia geotermalna i była chyba jeszcze jakaś inna ciepłownia, czy nie? Tutaj jest ciepłownia, tylko że niestety w niej zabrakło paliwa. No to nie ma co się dziwić, że nie ma ciepła. W takim razie może ja bym dostawił jakąś kolejną ciepłownię geotermalną, bo to jednak zawsze działa. Tamta może jest bardziej wydajna, no ale jednak ta przynajmniej nie przerywa. Postawimy ją może w zupełnie innej części miasta, na przykład gdzieś tutaj, na tej strefie fabrycznej, na tym przemyśle wydobywczym. Podjeżdżamy z taką rurą, ulepszamy sobie to, wychodzimy tutaj w stronę miasta, do tego miejsca, w ogóle tu mogłaby być też jakaś ciepła woda, no i zaraz powinno być dobrze. Miejmy taką nadzieję, że to zaraz ruszy. No super, pięknie, ciepło wróciło do miasta, świetnie. W takim razie ja mogę wracać do budowy. Skończyliśmy tam na jakimś poprawianiu, więc teraz możemy poprawić jeszcze to, żeby tutaj ładniej podchodziło, tylko że niestety robi się taką ścieżkę, tutaj się pokazuje ziemia. I tego raczej sobie nie poprawimy. Możemy to troszkę dosunąć, żeby coś tam minimalnie lepiej było, ale idealnie nie będzie. No trudno, to już jest serio taki drobiazg. Ten punkcik, dałoby się go dać troszeczkę niżej. Znowu mi się nie podoba to, że to się tak wypłaszcza niepotrzebnie. Zrobię coś z tym, nie zrobię. Slope, środek. Tak naprawdę środek powinien być. A, bo mi się tam zrobiło takie łączenie, tak, przez to, że to było wygięte. Okej, okej. Teraz powinno być już dobrze. No to co, ścieżkę możemy zostawić i teraz w takim razie ja bym chciał mieć te drzewka, które miałem tu. Jak to tu wyglądało? Były jakieś takie pojedyncze drzewka tego typu. No dobrze, więc postawimy sobie coś takiego tu i na przykład jakoś w tym narożniku. I poza tym były też takie krzaczki. Czy to są wszystkie krzaczki jednego typu? Tak, jednego raczej, bardziej tu nie kombinowałem. No to ich też tutaj troszeczkę dosadzę. To mamy. Teraz kolejna rzecz. Czy ten most musi zamieniać się na ziemię, po czym skrzyżowanie? Troszkę słabo. Niech już ten mościk, czy tam wiadukt, mniejsza w tym momencie co to jest, idzie sobie do samego końca, tutaj też do samego końca. Powinno być lepiej, ale nie jest. Chwila, bo ta ziemia mi się nie podoba, chyba że to jest przez to, że to mi się teraz popsuło. Wygładźmy to jeszcze raz z tamtego miejsca do tego. Okej, niech to właśnie idzie troszeczkę wyżej. I chciałbym teraz jeszcze z tego miejsca, tutaj też, aż do tego skrzyżowania, dajmy sobie Enter i jak to się podnosi, będzie to wyglądało dużo, dużo lepiej. Kawałek tej ziemi tutaj tak dziwnie wygląda, ale bez przesady, zostawmy to. Zostawiamy, zostawiamy, nie ma co się tak czepiać. Ale czepiać to ja się będę tego słupa, bo może troszkę przeszkadzać pieszym, niech to sobie będzie na przykład tutaj. Możemy w takim razie iść dalej z tą ścieżką, na przykład z tych okolic, wyjdziemy jakoś z tego punktu, pokręcimy sobie trochę w lewo, trochę w prawo, troszkę bliżej tej drogi, troszkę na przykład bliżej tamtego i podłączymy się jakoś tu. Końcówka do przesunięcia, oczywiście po drugiej stronie jeszcze, zobaczmy, to też można delikatnie przesunąć i tak jak wcześniej dosadziłbym jeszcze troszkę drzew. No i proszę bardzo, mamy to, będą piękne tereny, jak się będzie jechało kolejką, będą piękne widoczki. Przechodzimy w takim razie do kolejnych spraw, czyli to trójkątne rondo. Może zacząłbym od jakichś parkingów na przykład tutaj przy rondzie też, żeby właśnie jacyś ludzie mogli sobie zostawić samochód i wsiąść na taki stateczek, popłynąć na drugą stronę, no bo właśnie po drugiej stronie mogą zrobić podobną rzecz. Mają parking, czy to tutaj pod stacją, ewentualnie na tej strefie hotelowej, zostawiają samochód i mogą płynąć na drugą stronę. Może te parkingi jeszcze bym złapał i na przykład przesunął bardziej tu, żeby to, co tu zostaje, było troszkę mniejsze, w to puste miejsce mógłbym na przykład wstawić takie jedno drzewko i obsadzić jeszcze je takimi krzaczkami. No a teraz przechodzimy do większej rzeczy, czyli do tego samego ronda. No i tutaj, jak już widzicie, chciałbym wstawić może takie szorstkowce. Coś się niestety zepsuło i jak próbuję użyć Propline Toola, to wyskakuje jakiś błąd, więc wydaje mi się, że będę musiał ręcznie to powstawiać. No trudno, można i tak. Tutaj takie jedno drzewo, dalej, może właśnie obsadzę najpierw takie narożniki i teraz tak mniej więcej w równej odległości podosadzam tych drzewek. No, tak to się kiedyś robiło, jak jeszcze nie używałem tego moda, ale to są czasy drugiego sezonu, tak. Bo w trzecim sezonie to już od początku tego używałem, tam właśnie jakoś fajnie te drzewka ustawiałem, a na drugim sezonie to tak ręcznie to wszystko wstawiałem. Także fajnie, można sobie troszkę powspominać. Czy w środku dawać te szorstkowce? Nie, tego byłoby za dużo. W środku może jakiś kamień, może jakiś większy kamień, nie, żarcik, żarcik, nie dajemy takiego kamienia, wstawmy po prostu coś z tej kategorii, może kilka takich mniejszych kamieni,
jakichś takich różnych modeli. Raz, dwa, trzy. O, tak niech sobie będą pomieszane. No dobra, chyba będzie. Można tak zostawić już to rondo. Co tu się jeszcze dzieje? Czemu tu jest tak pusto? Tu jest tak pusto, ponieważ nic nie zaznaczyłem, a jakiś sklep by się jeszcze zmieścił? No dobra, to proszę się wybudować. Wy tu też narzekacie w okolicy na brak wystarczającej liczby klientów. Narzekają także ci pod tą stacją, z której korzystają dwie osoby w tygodniu. No to się nie ma co dziwić, że tutaj nie ma klientów. Ajajaj, no ale halo, proszę mi pokazać mapkę tego. Gdzie to można sprawdzić? No tutaj w sumie tak. Ci są na niebiesko, czyli wartość tych gruntów jest duża. Tu jest troszkę gorzej. Może postawimy coś takiego, taki plac urodzinowy. To jest jakaś nowa rzecz. Tego na pewno kiedyś nie było, tylko co? Stawiamy to tu po prostu, po drugiej stronie tego mostu. Niech będzie, ale zostawimy lekki odstęp od tego mostu. Czy nie zostawiłem za dużego? Bo tu mamy jedną kratkę, właśnie. A ja zostawiłem dwie kratki, więc przesuwamy to tu i niech tu sobie taki torcik będzie z okazji urodzin Cities Skylines, tak? I tu jeszcze mamy takie graficzki, no, w 2015 jak gra wyszła, potem kolejne DLC jak wychodziły i tu mamy 2022, tak? To jest Plaza St. Promenades, chyba tak. Wcześniej Airports. Okej, coś tu jeszcze będzie po drugiej stronie. To jest tak naprawdę to samo. Czy jakieś nawiązania do Cities Skylines 2 tutaj gdzieś są? Raczej nie. No dobra, mniejsza z tym. Oddalmy sobie kamerę i zobaczmy, co tu jeszcze by można zrobić. Może ja bym przeprowadził tę drogę główną, na przykład jeszcze kawałek dalej. Niech to już sobie wychodzi, tylko oczywiście to ma być z takim pasem zieleni, czy tam pasem śniegu. Z drugiej strony tak samo. Ja się teraz zastanawiam. Gdyby zrobić coś takiego, tutaj było 37. Po drugiej stronie 37 to jest tutaj, czyli jedną kratkę za tą kropką. Czyli gdybyśmy zrobili coś takiego, w sumie to się praktycznie samo robi. No tak, bo tutaj było 90 stopni. No dobra, ja to zrobię tak mniej więcej. Zobaczmy, ile tu będzie. 37. No, czyli się zgadza. I to ma być w którą stronę? Nie w tą. Nie, bo ta droga ma być w tym kierunku. To całe też ma być odwrócone. W takim razie tutaj to ja chciałbym mieć wjazd. No a skoro wjazd, to wypadałoby to troszkę tu wygładzić, żeby im się łatwiej w prawo skręcało. No i fajnie to teraz tak symetrycznie będzie wyglądało. Nie podoba mi się w takim razie ta droga. To był tymczasowy przejazd, możemy się go pozbyć. Kolejny tymczasowy przejazd możemy zrobić tu na końcu. No i jeśli idziemy w taką symetrię, to ja bym chciał zobaczyć jeszcze, ile tutaj mamy. 55, dobra. Idziemy w takim razie w drugą stronę na 55 i robimy taki przejazd. I tu jest tak naprawdę miejsce na taką stację kolejki. No to niech ona sobie tutaj też będzie i po drugiej stronie też robimy taką drogę. To odwracamy jednak, żeby te drogi były w dobrą stronę. Powinno być dobrze wszystko. Robimy połączenie z tego miejsca prosto do stacji. Ja się boję, że to może być jakoś krzywo, dlatego złapałbym sobie ten punkcik, o ile mi gra pozwoli. Okej, udało się i przejeżdżamy aż do tej drugiej stacji. Tutaj to w tym momencie jest troszeczkę nierówno tam na końcu. Zatwierdźmy teraz. No i super, wyrównało się. Ale sobie tu pięknie będzie mogła ta kolejka szybciutko jeździć. O to chodzi. To ma być właśnie taki szybki transport, który nie stoi w korkach, tylko dojeżdża na miejsce bez jakichś tam zbędnych przeszkód. No to co? Przestawimy sobie teraz to tutaj, z tego miejsca w to miejsce. Nie można znaleźć, no co się z tą grą dzieje? Znowu jakieś problemy. Działa, dobra, działa. Ci oczywiście teraz będą smutni, już im oddajemy jedno oraz drugie. Tak się teraz jeszcze zastanawiam, czy te parkingi na pewno tutaj dobrze wyglądają. Bo z jednej strony, jak chcemy to robić symetrycznie, no to fajnie byłoby też tutaj postawić takie sklepy. Powiem wam tak, postawię tutaj sklepy po prostu obok tych parkingów i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak one się wybudują. Jak te parkingi tu będą dziwnie wyglądały, to najwyżej się ich pozbędę, przestawię je, nie wiem, tu gdzieś na drugą stronę, a to miejsce się zamaluje sklepami. Na razie niech tak będzie. Po tej stronie mamy domki, także po tej stronie też bym zrobił domki. To było na trzy kratki. Tak, na trzy kratki, gdzieś tak, a powiedzmy dotąd, to nie musi już być aż tak symetrycznie. Później, tutaj mamy takie coś na 8 jednostek, więc tutaj też 8 jednostek, szkoda, że to tak słabo widać, tutaj będzie, tak? Czyli obok tego ciacha, obok tego
tortu. Coś to nie za ładnie wygląda. Możliwe, że to jednak jest troszeczkę za duże. Może ja to po prostu postawię prosto przy moście. To tak bardzo nie przeszkadza, bo to nie jest budynek, który się buduje tu od razu, tylko jakieś drzewka tu są. Więc niech to już tak wygląda i zobaczmy teraz, na jaką odległość idzie ta droga. 17, okej, czyli po tej stronie także chciałbym na 17 i łączymy się do drogi. Z jakiegoś powodu krateczki mi tutaj nie działają. Weźmy to, wybuszmy i spróbujmy jeszcze raz. Tylko, że tutaj też kratki nie działają w tym miejscu. Halo, co jest? Jeszcze raz. Takie coś. Pięknie. Dalej. Stąd jedziemy sobie po prostu na 17. Aha, bo to tam gdzieś chce mi przyciągać i dlatego to potem tak brzydko wygląda. Dobra, musimy to zrobić inaczej. Na razie taka długa droga. I zobaczmy tutaj, gdzie by było to 17. Tu. No i co? I teraz jak tu przeprowadzę drogę? Jest super. No i pięknie. Możliwe, że tu będziemy szli dalej z jakimiś domkami czy z czymś. Ja bym to na razie wyburzył i zamalował sobie 3 kratki w tym miejscu. Tutaj 4 kratki w tym miejscu. Później 3 kratki sklepowe tutaj i gdzieś na narożniku może być też jakiś większy sklep wystający o jedną krateczkę. To może już nie jest symetryczne, no ale po tej stronie nie mam gdzie postawić sklepu, więc niech będzie tu. Woda, woda, woda. Tak, standardowy problem, już jedziemy z tym, taką prostą rurę, przeprowadźmy sobie jakoś pod tą drogą, teraz stąd kawałek prosto i tutaj, dalej na tą małą strefę, a wy co, nie mieliście wody, się nie skarżyliście, czy wy pijecie to, co wylewamy tutaj do tego kanału, chyba tak. To ja jednak polecam wam taką ciepłą wodę, myślę, że to będzie dla was zdrowsze. Co tu się dzieje? Halo, czemu mieszkańcy chorują? Ze względu na zbyt wysokie natężenie hałasu, budynek może zostać opuszczony, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania. Możemy zmodernizować drogi na mniej hałaśliwe albo zlikwidować budynki emitujące hałas. Wiecie dlaczego? Bo to jest ta specjalizacja, ta strefa wypoczynkowa i co tam było, że ona generuje hałas. No niestety, mieszkacie w takiej okolicy i jedyne jak wam mogę pomóc, no to postawić jakąś klinikę, żebyście się mieli jak leczyć. No niestety, zapobiegać nie będziemy, będziemy ich leczyć, ale powinni być szczęśliwi, może to się jakoś ogarnie. W tej grze to tak naprawdę jak się zapewni dobrą opiekę zdrowotną, to oni przeżyją wszystko. Może część z was oglądała taki mój eksperyment, czy można żyć w takim mieście. Jak nie oglądaliście, to zapraszam. Po tym odcinku możecie sobie to nadrobić. I co ja tam robiłem? Trułem wodę, stawiałem jakieś kopcące fabryki w środku osiedla, ale postawiłem, nie wiem, 5 czy ileś szpitali. Mieli po prostu tej opieki zdrowotnej tyle, ile chcieli. I żyli. Ścieki się lały po mieście, wszędzie jakiś dym, niezdrowa woda, dali radę. Więc może taka jedna klinika tutaj też pomoże. No a teraz może przejdziemy do kolejnej części odcinka, bo jeśli wam brakuje klientów, to takimi małymi domkami ja nic nie zrobię. Więc przejdziemy sobie tutaj i dołożyłbym może jeszcze troszeczkę mieszkańców. Oczywiście tam jakieś problemy ze śmieciami i tak dalej. Z tego co czytałem, z tego co to ogarnąłem, to, że oni nie wyjeżdżają, to jest spowodowane przez moda Traffic Manager, czyli jeden z najważniejszych modów, jakiego używam, jeśli nie najważniejszy. I podobno jest tak, że jak go wyłączę, to wtedy to zacznie działać, ale ja nie chcę go wyłączać, ponieważ przecież to odpowiada za te wszystkie różne tutaj ustawienia na rondach, na wszystkim, za jakieś prędkości, blokady. Także no przepraszam, ale ja zostaję z tym modem, jeśli czegoś nie wymyślę, no to tak chyba to będzie musiało wyglądać. W sumie, czy to bardzo przeszkadza, że tam jakieś znaczki się nad tymi budynkami świecą? Ja wiem, że zapewniłem moim mieszkańcom tutaj jakieś spalarnie, jakieś wysypiska, krematoria i tak dalej, więc to, że oni sobie krzyczą, to już jest po prostu wina tego moda czy tam gry. Więc jakoś bardzo bym na to nie zwracał uwagi. Okej, wprowadzajmy więcej tych mieszkańców, bo brakuje nam serio tych klientów. Niech ta droga przejdzie sobie jakoś jeszcze tutaj prosto, tylko serio prosto, nie jakoś krzywo. Ja bym tutaj kontynuował ten motyw z takimi drogami dojeżdżającymi sobie do tej ścieżki. Jedna droga tutaj, druga droga tu. Na razie dalej na siłę nie będę szedł. To możemy przeprowadzić też dalej. Niech sobie tutaj idzie i to też możemy przeprowadzić gdzieś tutaj dalej. Na razie może bez połączeń. To jeszcze zobaczymy, jakbyśmy w przyszłości połączyli. W tym momencie chciałbym na pewno tu mieć mieszkania. Jeszcze sprawdzę, na co wy narzekacie. Grunt jest zanieczyszczony. Ale to też pewnie przez te śmieci w tych budynkach. To no co ja poradzę? Trudno, no tak
jest, to jest. Mogę wam postawić jakąś tutaj klinikę na przykład na osiedlu i proszę mi nie narzekać, proszę się leczyć i powinno być wszystko dobrze. Może zanim zaczną narzekać, to postawimy tutaj jakieś rury. Tak, tak, dalej tędy i tędy. To byłoby całe w zielonym, to znaczy prawie całe, bo chciałbym też jakieś ścieżki tu przeprowadzić. Tutaj też możemy sobie zrobić to na zielono i już może nie robiłbym jakiś biur, jakichś sklepów, to może w dalszej części miasta, to jednak wolałbym zapełnić na zielono z tymi przerwami, ale te przerwy też już sobie uzupełnię, robiąc tutaj jakieś takie ścieżki. Dalej, w tym miejscu dochodzimy do tego miejsca i teraz stąd tu. No i oczywiście jeszcze ścieżka pomiędzy tym wszystkim, raz i dwa. To oczywiście jest krzywe, także trzeba by to jakoś tak dosunąć, to poprawić, tutaj dosunąć dotąd, porobić może jakieś połączenia z tą drogą, żeby też mogli sobie przejść. Aha, tam to się wyburzyło, super. Tu już raczej wszystko powinno być, tylko niestety brakuje mi przejść. Ten węzeł możemy przesunąć w to miejsce, zrobimy przejście. Tutaj jest jakiś węzeł w idealnym miejscu i tutaj też. No to jedziemy z tym. Skrzyżowanie, raz, dalej skrzyżowanie, dwa i w tym miejscu skrzyżowanie, trzy. I ja sobie to na szybko tutaj namaluję. Mamy to, mamy te wszystkie przejścia. Zobaczmy teraz, czy ja na pewno wszystko tu dobrze zamalowałem. Tak, to jest na zielono, oni się powinni budować. Mogę przejechać z tym jeszcze kawałeczek dalej, pewnie, niech tu się budują. A co będzie w tym miejscu? To znaczy, wiem, mówiłem, że nie będę robić jakichś biur czy sklepów, ale zrobiłbym taką ściankę, żeby tutaj się oddzielić od tego, powiedzmy, bardziej centrum handlowego, czy tam centrum biurowego. Taka zasłonka, no i to bym po prostu uzupełnił już niestety jakimiś sklepami. Chyba, że nie, czekajcie. Może zobaczę, czy oni czegoś nie potrzebują. Niby tam jest jakaś podstawówka, kawałek dalej, ale ogólnie dostępność jest słaba, więc może dostawimy jakąś podstawóweczkę, jeszcze jedną tu gdzieś, no niech będzie. Załóżmy, że to była jakaś taka pierwsza podstawówka, jak osiedle było małe, a jak się rozrosło, powstała większa podstawówka, a ta została. Więc zawsze to będzie troszeczkę taki ciekawszy budynek i możemy też postawić jakąś bibliotekę, no właśnie, to też bardzo rzadko stawiam, więc dajmy takie coś tu. W takim razie tu będą jakieś mniejsze biura, chyba że nie biura, tylko jakieś lokalne sklepiki. Biura możemy dać na przykład obok szkoły i obok biblioteki. Tylko tak się jeszcze zastanawiam, czy ja teraz sobie tego nie zepsułem, bo tu są tory kolejowe, w sensie będą. One tu będą i fajnie by było, żeby one sobie szły prosto. A jak one będą sobie szły prosto, to tymi schodkami zejdziemy na tory. No nie jest to najlepsze, więc albo się zmieścimy dosuwając bibliotekę bliżej do chodnika, zobaczmy teraz. No dalej troszkę blisko. Można by jeszcze bardziej próbować, wtedy te parkingi będą na chodniku, co może nie jest najlepsze, ale i tak lepiej, żeby parkingi były na chodniku, niż żeby schodki były na torach. W tym momencie to działa, bo gdyby mi się tego nie udało przesunąć, to musiałbym się pozbyć tej biblioteki, więc niech już może będzie w ten sposób. No to teraz może zrobimy sobie jakieś połączenie. Tak jak ostatnio, robiłem takie połączenie w tym miejscu, że zjeżdżamy sobie pod tory, pod drogę, przejeżdżamy tu, to teraz trzeba by zrobić coś też po tej stronie. Myślę, że właśnie obok tej biblioteki. Przejechalibyśmy jakoś do tego miejsca, to znaczy może ja to zrobię kawałeczek wcześniej, bo tam by mi się chciało przyczepiać do tych torów. Ten węzeł oczywiście mogę przesunąć pod tory, tak, bo to ma być jakby najniższe miejsce. Potem z tym przejeżdżamy jeszcze gdzieś tam dalej, zobaczymy jak ta droga zaraz będzie wyglądała. W sumie ja ją tutaj mogę zrobić od razu. Przejedźmy do tego miejsca, z drugiej strony do tego. To oczywiście powinno być jednokierunkowe i na tym odcinku dajmy sobie to na wiadukt. Mogę to na przykład jeszcze kawałek odsunąć, żeby ładniej wyglądało. Tutaj też sobie to odsuńmy. I ten tor też powinien być na wiadukcie, więc może ja jeszcze kawałek go zbuduję gdzieś tak dotąd. Zamienimy sobie to. Przesuniemy do podobnego miejsca, jak jest ta droga. Dalej to też przesuniemy. I zobaczmy tylko, czy ta droga jest na odpowiedniej wysokości, ta pod spodem. Wydaje mi się, że może być. Chyba głębiej nie trzeba. No nie, raczej każdy samochód się tu powinien bez problemu zmieścić. No to robimy tak jak po drugiej stronie, czyli wyjście z tego skrzyżowania może iść tak naprawdę dalej. Łączymy się do tego miejsca i zobaczmy, jak tu jest z tym węzłem. I jego chciałbym mieć prosto pod tą drogą. No i tu się
się już robi taki ładny zjazd. Czy tę drogę obniżamy, czy dacie radę? Nie, no dacie radę, nie trzeba tego obniżać. Tutaj to było co innego, bo to było tak na końcówce, więc już, żeby im było wygodniej, to obniżyłem. A tu niech ta droga sobie właśnie idzie prosto, łatwiej będzie budować miasto. No to fajnie, mamy nowy wjazd do miasta i mamy nową drogę, przy której możemy budować jeszcze więcej tych stref mieszkalnych. Na razie bym nie szalał, zrobię to jakoś dotąd. Tu jest taki wieżowiec, jakaś galeria, więc może jakieś sklepy, biura będą, ale już w tych okolicach mogłyby być te domki, czy tam, no, bloki. Tylko jeszcze wcześniej, zanim tu się bloki wybudują, trzeba by może wyciąć troszeczkę tych drzew. Nie może tak być, że się budujemy w lesie. Na kawałku się tego pozbywam i jeszcze trzeba by się pozbyć tej ziemi, tego piasku. No dobrze, także problem rozwiązany. Teraz, jeszcze zanim te budynki się wybudują, chciałbym się zająć może tą politechniką. Kolejne jakieś wydziały możemy podostawiać. Zobaczmy, czego ja tu ostatnio nie dawałem. Takiej sekcji dyplomów nie mieliśmy, co nie? Nie ma szans, żeby coś takiego tutaj było, więc zobaczmy, jakby to wyglądało na przykład po tej stronie. Wydaje mi się, że najlepiej by było właśnie przy tej głównej drodze. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest niestety taki zewnętrzny budynek, to znaczy tu mamy jakieś ławeczki, jakąś taką scenę. No, jest zima, no ale co poradzić. Ubiorą się ciepło i będą mogli jakoś z tego korzystać. Czy robić jakieś takie pomniki i inne rzeczy? Może jakbym tu gdzieś w okolicy kiedyś zrobił jakiś park, to można by wtedy postawić właśnie jakiś pomnik osiągnięć, jakąś tam fontannę, ale nie chciałbym tego tak losowo w mieście wstawiać, więc tym na razie czekamy. Dalej, aula Politechniki. Mieliśmy coś takiego? Tak, to jest ten budynek, zgadza się. Drugiego takiego nie chcemy, laboratoria były, później księgarnia. Księgarni chyba nie było. Nie widzę, żeby tu jakaś księgarnia była. W takim razie coś takiego, może na przykład przy stacji kolejowej? Nie może być, absolutnie nie. To znaczy fajnie wygląda, tak, fajne miejsce na taką księgarnię, tutaj na środku, ale przypomnijmy sobie, co tutaj będzie szło, tory, kolejki. No nie ma szans, żeby się zmieściło jedno i drugie. Nawet jakbym jakoś bardzo próbował przesunąć, to już nie ma gdzie tego przesunąć. To się niestety nie uda, chyba że te tory jakoś tu wygiąć, no ale nie. Niestety tak nie może być, więc ja to po prostu przesunę i postawię gdzieś za tym wieżowcem. Myślę, że też fajnie będzie wyglądało. Można jeszcze to bardziej dosunąć, żeby to tak wszystko było fajnie blisko siebie, a na przykład między tymi budynkami jeszcze wcisnąć jakąś ścieżkę, żeby tam jacyś ludzie sobie przechodzili. Laboratorium medialne też mieliśmy. Klub siatkówki plażowej. Okej, może być, ale to przy tej sali gimnastycznej, czy jak to się nazywało? Tak, sala gimnastyczna Politechniki. Tylko że chwila, bo to nie jest jakaś siatkówka na hali, tylko to jest siatkówka plażowa. To w tym momencie to by była siatkówka śniegowa. Nie pasuje, przepraszam, nie robimy takiego budynku. Pomnik osiągnięć drugi to też może damy w jakimś parku i tu się chyba zaczynają wielkie budynki, jakaś akademia policyjna, szkoła turystyki i hotelarstwa oraz szkoła inżynierii. Z tym może jeszcze poczekajmy, to sobie postawimy następnym razem. A teraz może bym zachęcił jakoś tych ludzi, żeby oni mi się tutaj wprowadzali, żeby tu serio były bloki, a nie jakieś dzikie zwierzęta chodziły. Może takie wycieczki balonem ćwierkacza, a niech będą, jakaś zawsze taka atrakcja w mieście, przy okazji oddzielająca nam to takie głośniejsze centrum od mieszkań. Dajemy to do tej głównej drogi, coś takiego, tylko że przesuńmy może jakoś troszeczkę bliżej, oczywiście nie za blisko, ale niech będzie. Pięknie sobie ten ćwierkacz już tutaj do góry leci, ale to będzie nad tym miastem wyglądało. Jak tu jest z tymi strefami? Lekki odstęp mamy, fajnie, jakaś ścieżka może się zmieści, może od razu ją dam, żebym potem nie zapomniał. Przechodźcie sobie jakoś tutaj i może jeszcze między tym wszystkim, proszę bardzo, sobie przechodzić. Tutaj może nie małe sklepy, tylko duże, jednak to jest środek miasta, duże sklepy, ale na dwie kratki. Przy tym budynku może nie będę tego już na siłę wciskał, raczej chciałbym dać jakiś parking. O, i idealnie tu wejdzie ten parking, który ostatnio dodali w aktualizacji. On właśnie jest taki mniejszy, ale większy. Bo gdybym dawał taki najmniejszy parking z tych, który zawsze daję, czyli taki, no to byłby za mały, byłaby tam trawa. A to można tak fajnie wstawić, tu sobie wjadą po narożniku i zaparkują. Bardzo, bardzo fajnie. Coś się tutaj już zaczyna budować, to też mi się podoba. Poczuli się jakoś zachęceni i poczują się chyba jeszcze bardziej zachęceni, jak zrobimy im tutaj jakieś rury. Poza rurami i poza tym parkiem może jeszcze jakiś plac zabaw, tak, żeby tu jacyś rodzice z dziećmi mogli sobie podejść.
czy robić to tu? Bo nad czymś takim teoretycznie kolejka mogłaby jechać, ale z drugiej strony plac zabaw między dwiema takimi głównymi drogami, gdzie tam ludzie będą jeździć powiedzmy te 70 na godzinę, jeszcze jakieś dziecko tam ucieknie, no nie wygląda to zbyt dobrze. Może jednak ja bym to przesunął w jakąś bezpieczniejszą okolicę, na przykład tutaj. Okej, nie powinno się nic stać, ewentualnie w przyszłości sobie jeszcze tę drogę ogrodzę. Budujecie się, w takim razie zaproszę jeszcze więcej tych mieszkańców, tutaj cała ta droga, obok tego parku też. I przejdę może jeszcze do jednej rzeczy, o której zapomniałem, czyli do zrobienia tu jakichś nabrzeży, bo to nie wygląda super. Przejedźmy sobie stąd, taką prostą linią tutaj na drugi brzeg, można by powiedzieć. Kliknijmy sobie to tak i teraz z tej strony, jakoś obok tej biblioteki, przejeżdżamy do tego miejsca. Mam zaznaczone wszystkie te punkty, dajmy je do wysokości obiektu na przykład tego, ale widzę, że to już nawet jest równe. No dobra, więc ja teraz z tym sobie zejdę minimalnie niżej, tak żeby jakoś nie nachodzić na to. No i powinno być ok. Czy coś tu trzeba zmienić? To znaczy ten parking się tak troszeczkę zapadł. Czy ja tu teraz coś zrobię? Bo nie mogę za bardzo tego złapać. Może odsunę sobie bibliotekę. Teraz jakbym to cofnął na przykład do torów, czy to o to chodzi? Bo jak teraz wrócę z tym tutaj, to ta ziemia też będzie niefajnie wyglądała. Przesuńmy to dalej tam i spróbuję to zrobić jeszcze raz. Zobaczmy, jak daleko mogę z tym pójść, żeby tam się nic nie stało. Aha, w sumie w tym momencie mogę aż dotąd. No dobra, skoro się da, to niech będzie, chociaż to się znowu zapadło. Halo, a gdybym podniósł tę bibliotekę? Nie, to nie działa. Po prostu to musi być kawałek wcześniej, do tego miejsca. No i teraz będzie dobrze, w sumie nie musi być aż tak daleko. Zajmijmy się w takim razie tym drugim nabrzeżem, tutaj nie powinno być aż tak trudno. Wyrównajmy sobie to do wysokości obiektu, tego pierwszego, i zjeżdżamy tak, żeby było jakoś tak troszeczkę pod asfaltem. I mogę to tak naprawdę jeszcze dosunąć bardziej do tego chodnika, coś takiego, i już powinno być super. Dobra, zostawmy to. Tu może wychodzić dalej, tutaj nie działało, więc niech wychodzi troszkę mniej. Czy zrobimy coś jeszcze z tym, bo to nie musi być w takim razie aż tak wcześnie, na przykład tutaj. O, i to by miało większy sens, co ja złapałem, nie wiem. Jakiś dziwny, niewidzialny punkt, przesuńmy go sobie. Teraz możemy przesunąć to jakoś dotąd, właśnie tak, żeby te barierki były na tym nabrzeżu. Po tej stronie tak samo, czyli z barierkami na nabrzeże. I zobaczmy teraz, jak to będzie z torami wyglądało, ale to chyba tak samo, czyli właśnie barierki na nabrzeża. No i wygląda to cudnie, pięknie, pięknie. Mam nadzieję, że wam też się podoba. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zrobiliśmy sobie troszeczkę po tej stronie. Więcej mieszkań na pewno teraz będzie oraz jakieś drobne rozbudowy tutaj, żeby to tak fajnie, symetrycznie wyglądało. Jeśli chodzi o ten parking, to ja się jeszcze zastanowię, czy go tutaj zostawimy, czy nie, czy zrobimy tu jakieś sklepy. To mi dajcie jeszcze chwilę, żebym się zastanowił. No, jak wam się podobał odcinek, łapeczka w górę. Jak wam się nie podobał, łapeczka w dół. Oczywiście w komentarzu napiszcie, dlaczego wam się nie podobał, żebym mógł nagrywać kolejne odcinki jeszcze lepiej. A teraz trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, cześć.